Jeśli ktoś ma 50 tysięcy złotych oszczędności i zamiast wejść za 5 tysięcy w rynek kryptowalut i z tych 5 tysięcy włożyć 2,5 tysiąca w Bitcoina i w Ethereum i ewentualnie 1500 powiedzmy w altcoiny i 1000 sobie zostawić na przykład na stablecoiny pod spadki, bo dzięki temu będzie psychologicznie czuł się dobrze,